Okej, witajcie w kolejnym odcinku z Don't Starve Together. Tym razem chciałbym omówić nowe zmiany, które doszły w hotfixie, które powodują, że Warly i Walter są świetnymi partnerami, gdyż potrawy Warly'ego działają teraz na Waltera. Taki mały tutorial, jeżeli ktoś nie wie, jak się robi przyprawy, najpierw wyhodowujemy odpowiednie warzywa, a następnie w specjalnych maszynach Warly'ego przygotowujemy je. Najpierw musimy te przyprawy zmielić, następnie dajemy danie razem z przyprawą i tym samym mamy gotowy produkt. Pierwszą synergią jest synergia z dowolnym daniem z czosnkiem. Jakże, że niektórzy przeciwnicy zabierają nam ogromne ilości sanity, Walter jest na to odporny, więc gdy mamy redukcję obrażeń do tego nawet tak słabą zbroję jak drewniana, to nie mamy żadnych problemów i nie musimy się męczyć z Dirklopsem i możemy stać w miejscu i go bez problemu pokonać. Najpotężniejsza synergia, spowodowana przez zjedzenie galaretki zrobionej z rogu elektrycznych kus. A oto jak zrobić ową galaretkę Warly. Plus do tego chili przyprawa powoduje naprawdę ogromny boost do obrażeń. A jeżeli jeszcze do tego będzie padał deszcz, nasze obrażenia będą zwiększone 2,5-krotnie z samego dania. Bazowa amunicja zadaje 51, tyle samo co koledzy z macki. Złota amunicja zadaje aż 102, jest to o 34 więcej niż Dark Sword. Marmurowa amunicja zadaje 153 obrażenia, tym samym 2,25 razy więcej niż słynny Dark Sword. Może starożytne pociski zadają tyle samo, ale z mackami możemy potencjalnie wyciągnąć 187 obrażeń. Tak się prezentują nowe zmiany na Waltera, mam nadzieję, że wam to dobrze zaprezentowałem. No i teraz będziecie mogli pokonać naprawdę potężnych bossów z daleka. Widzimy się w następnych odcinkach.